Zgrupowań: Chrobry 2, Bartkiewicz, Gurd, Batalionów. Ci, którzy w 1920 roku zwyciężyli, utrzymując wolność i utrzymując niepodległą Polskę, wychowali potem swoje dzieci tutaj w Warszawie w tak silnej miłości ojczyzny, tak wielkiej miłości wolności, tak wielkiej woli swobodnego życia, tak wielkim poczuciu suwerenności, że ci młodzi nie wahali się zaryzykować wszystkiego z życiem włącznie. Żeby tą wolność odzyskać i żeby odzyskać swoje miasto i swoją ojczyznę. Gdyby nie było Powstania Warszawskiego, to czy byłaby Solidarność? Czy ona by w taki sposób wyglądała? Czy umielibyśmy być razem? Czy umielibyśmy w tak odważny sposób się zachowywać? Gdyby nie było tradycji szarych szeregów, małego sabotażu, czy później studenci, niezależne zrzeszenie studentów umiałoby robić to wszystko, co robiło za czasów komunistycznych? Czy umielibyśmy protestować przeciwko temu wszystkiemu, co na protest zasługuje? Wydaje mi się, że to jest właśnie ta część naszej tożsamości, którą dziedziczymy po powstaniach, którą dziedziczymy dzięki wam, powstańcom Warszawy. To właśnie dzięki wam te wszystkie cechy narodowe, które nie są łatwe, które czasami niektórych drażnią. Dzięki nim jesteśmy właśnie tacy, jacy jesteśmy. Generałowie: Tadeuszu Komorowski Boże, Tadeuszu Pełczyński Grzegorzu, Leopoldzie Okulicki Niedźwiadku, Antoni Chruścielu Monterze. Meine Damen und Herren, die Erinnerung an den Warschauer Aufstand und den Widerstand der polnischen Bevölkerung gegen die Nazi-Barbarei ist der eigentliche Anlass meiner Reise am heutigen Tag und am morgigen 1. August. An diesem 1. August 1944 haben sich mutige Frauen und Männer der Nazi-Barbarei und der Besetzung entgegengestellt. Dieses kleine Denkmal erinnert daran, dass viele Familien in Polen bis heute diese Erinnerung wachhalten. Und viele in Deutschland wissen nicht, was die polnische Zivilbevölkerung vor diesem Aufstand, während dieses Aufstands und insbesondere danach zu erleiden hatte. 63 Tage lang haben sich die Aufständischen widersetzt. Sie haben gehofft, dass auf der anderen Seite der Weichsel die Rote Armee sie unterstützen würde, was nicht passiert ist. Und sie haben am Ende diesen Kampf verloren. Und danach setzte eine große Barbarei gegen Zivilisten in Warschau ein. Die Altstadt wurde komplett zerstört und viele 10.000 Menschen haben danach als Zivilisten ihr Leben verloren. Ich halte es für wichtig, dass wir das in unserer gemeinsamen deutsch-polnischen Erinnerungskultur wachhalten, dass es auch in den Schulklassen in Deutschland
vermittelt wird. Und es ist gut, dass der Deutsche Bundestag beschlossen hat, in Berlin ein Mahnmal für die polnischen Opfer des Krieges und der Nazi-Barbarei zu errichten. Auch wir in Nordrhein-Westfalen haben mit der Villa Ten Hompel in Münster und an anderen Orten die Erinnerung genau an diese Tage wachgehalten. Deshalb bin ich dankbar, dass ich heute teilnehmen kann an diesem Feldgottesdienst am Gedenken der Stadt Warschau und auch am Gedenken der polnischen Regierung.